Jest to mój pierwszy udział w Perle Paprocan. Założony czas na 7 km to było 33,5 minuty. Udało się troszeczkę ten wynik poprawić, tak więc jestem bardzo z siebie zadowolony. Biegnę w Perle już czwarty raz. Bieg jest, ma bardzo ciekawą formułę i to jest coś takiego, co przyciąga taką rzeszę ludzi, między innymi mnie. Polecam wszystkim biegaczom, amatorom i zawodowcom. Każdy może się tutaj sprawdzić. My reprezentujemy przedszkole Sportlab, partnera Perły Paprocan. Już od roku czasu wspieramy wszystkich najmłodszych, wręczamy im nagrody ufundowane przez nas, pomagamy animować dzieci w trakcie imprezy, no i namawiamy wszystkich do uczestnictwa. Pierwszy raz tutaj dzisiaj jestem na takim biegu, bardzo mi się podoba. Zrobiłam co prawda jedno kółko, 7 km, ale dla mnie to jest duży wyczyn. Na pewno będę brała udział w następnych tego typu imprezach. Przebiegłam pierwsza wśród kobiet, jeżeli chodzi o półmaraton. Był to mój ósmy start w ogóle w całej Perle Paprocan. Biegając przygotowuję się 4-5 razy w tygodniu. Najczęściej biegam sobie z pracy, bo mam około 10 km. Jesteśmy sponsorem pierwszy raz w tym roku. Lubimy biegać, lubimy chodzić, lubimy sport. No i chcieliśmy się dołożyć tutaj swoją cegiełkę do Perły Paprocan. Udało się panu już kiedyś być tak jak dzisiaj pierwszym na mecie, pierwszym maratończykiem, który ukończył bieg? Nie, nigdy. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu? Pierwszy raz w życiu byłem pierwszy. I proszę mi powiedzieć, jak wrażenia? Spodziewał się pan tego sukcesu wielkiego? Nie spodziewałem. Spodziewałem się lepszego wyniku, tak byłem zaplanował lepszy wynik, ale takiego nigdy w życiu nie miałem, więc jest to mój jakby rekord. Dziękuję.